To są przede wszystkim bardzo wybitni naukowcy, astrofizycy, laureaci Nagrody Nobla w tej dziedzinie nauki. To są wielcy przyjaciele Polski, osoby mocno związane z polskimi ośrodkami naukowymi i badawczymi. To są osoby, które w pełni zasłużyły na tą nagrodę, nagrodę, której imieniem jest imię naszego najwybitniejszego naukowca, można powiedzieć wizytówki polskiej nauki, Mikołaja Kopernika w roku jego 550. rocznicy urodzin. Jestem gorącym zwolennikiem wszelkiej pracy organicznej, tworzenia instytucji, można powiedzieć, żywych pomników. Oczywiście nasz wielki naukowiec Mikołaj Kopernik zasłużył na kolejne pomniki, których i tak jest bardzo dużo, miejsc upamiętnienia w całej Polsce. Natomiast to jest taki żywy pomnik, który naród w 550. rocznicę jego narodzin mu funduje. Akademia Kopernikańska, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, Nagrody Kopernikańskie, wehikuł, taki, o który Mikołaj Kopernik mógł te ponad 5,5 wieku, a w zasadzie jego rodzice, marzyć, aby ten młody Mikołaj był patronem, wehikuł, który łączy polską naukę z światową nauką. I te nagrody, dzisiejsza gala, to jest, można powiedzieć, ukoronowanie tej idei kopernikańskiej, którą my, można powiedzieć, 10 pokoleń po jego narodzinach, oddajemy mu w hołdzie.